Lekcja pod tytułem Siatki prostopadłościanów, czyli o tym, jak rysować te siatki. Najskuteczniej rysować te siatki w ten sposób, że wyobrażamy sobie, jak prostopadłościan jest rozkładany, można powiedzieć rozcinany. Możemy sobie na chwilę wyobrazić, że prostopadłościan to pudełko, choć pamiętamy, że to jest cegła z poprzedniej lekcji. Ale dla potrzeb rysowania siatek przez chwilę wyobrażamy sobie, że to jest pudełko. No to wyobraźmy sobie, oto mamy taki prostopadłościan. Możemy wziąć nożyczki, patrząc na to jak na pudełko, i zacząć go rozcinać, żeby rozkładać go na kawałki. Ale tak rozcinamy, żeby zawsze te kawałki były ze sobą związane w jakiś sposób, żeby się to wszystko nie rozpadło. Jak na początku rozetnę? Wezmę i przetnę tą krawędź, tą i tą. I patrz, jaki jest efekt. Ta górna ściana, można ją nazwać pokrywką, odchyli się. Będę mógł już ją odchylić. I tutaj mamy narysowany efekt. Tu przeciąłem wzdłuż tych trzech krawędzi i w efekcie tego mogę to pudełko otworzyć. Świetnie. Już pierwszy krok wykonany. No to teraz popatrzmy, co się będzie działo dalej. Będę rozcinał. Tu rozetnę wzdłuż tej krawędzi i wzdłuż tej krawędzi. Jaki mam efekt? O, patrz, mogę dalej otwierać to pudełko. To jest krok drugi. Teraz krok trzeci. Teraz przetnę wzdłuż tej krawędzi. O, wzdłuż tej, żeby tą tylnią ściankę móc położyć. I popatrz, jaki jest efekt. Ta tylnia ścianka też już sobie leży. Gdzie teraz będę ciął? Wzdłuż tej krawędzi, żeby tą lewą ściankę móc położyć. I popatrz, już ta lewa ścianka sobie leży. No i co teraz? Już nic nie muszę rozcinać, tylko po prostu nacisnąć ręką i tą przednią ściankę położyć. O, ta przednia ścianka już tutaj sobie leży. Co rozłożyłem? Rozłożyłem pudełko na płasko. Czasami rysowanie siatki można sobie wyobrażać jako spłaszczenie albo rozpłaszczenie pudełka. Rozpłaszczyliśmy to pudełko. Ale to jest nadal w jednym kawałku. Najważniejsze, że to nie są oddzielne ścianki, które gdzieś tam sobie fruwają, tylko to jest razem złączone, ale rozpłaszczone. To jest właśnie siatka. Popatrzmy sobie, jak ona by wyglądała. O, w ten sposób należałoby tą siatkę narysować. Jeżeli rzeczywiście tak dokonasz takich cięć, jak pokazywałem, to dostaniesz, o, taką siatkę jak tutaj. O, dokładnie taką. No bo to, co tu rysowałem, to było poglądowe, żebyśmy sobie wyobrażali, jak to będzie wyglądało. Ale po rozpłaszczeniu pudełka, a może wziąć jakieś pudełko, może stare od butów i tak je ponacinaj, zobaczysz, dostaniesz tego typu siatkę. I siatka gotowa. Czy zawsze z prostopadłościanu dostaniemy taką samą siatkę? Nie, bo możemy mieć zupełnie inny pomysł na rozcinanie tego samego pudełka. Popatrz. To samo pudełko, a będę je ciął inaczej. Najpierw natnę tą krawędź, tą i tą. I popatrz, co się stało. To górne, tą górną część, tym razem otwieram tak, inną stronę. Świetnie. Gdzie teraz będziemy ciąć? Teraz natnę tą krawędź i tą krawędź. I już widzisz, co się stało, bo u dołu jest narysowane. Już obie, i górna, i tylna ścianka są rozpłaszczone, leżą sobie na płasko. Teraz gdzie będę ciął? Teraz natnę tutaj. O, w tym miejscu przetnę. Tak, żeby ta lewa ściana odsunęła się. Popatrz, jaki jest efekt. O, widzisz? Tam naciąłem i już ta lewa ściana jest odsunięta od pudełka. Gdzie teraz natnę? Oczywiście tu, aby ta prawa ściana, o ta,
się odsunęła od pudełka. Proszę bardzo, już jest odsunięta, już tutaj jest. I co teraz wystarczy? Już nie trzeba nigdzie ciąć. Wystarczy łapką tutaj nacisnąć i rozpłaszczyć te ściany. Lewą, prawą i tą środkową. Proszę bardzo, już leżą rozpłaszczone. Całe pudełko jest rozpłaszczone. Czyli tą siatkę, jak sobie wyobrazimy tego pudełka, to ona będzie wyglądała tym razem tak. Widzisz? Pokażę ci obie te siatki. Ta jest drugą siatką, którą przed chwilą zrobiliśmy, a to jest ta pierwsza. Z tego samego pudełka dostaliśmy dwie różne siatki, w różny sposób tnąc. Jak się zastanowisz, to prawdopodobnie jeszcze będziesz mógł utworzyć inne siatki, nie tylko te, które mnie się tutaj udało zrobić. A za każdym razem to będą siatki tego samego prostopadłościanu. Więc jak ci każą narysować siatkę prostopadłościanu, to musisz go sobie wyobrazić, albo nawet naszkicować, tak jak ja to zrobiłem. I wyobrazić sobie, jak będę ciął. I tak po kolei, albo w wyobraźni, albo na kartce, rozcinać. I po kolei najpierw dostaniesz ten taki rysunek, a później natychmiast będziesz mógł narysować siatkę. Mówiąc krótko, siatka to jest efekt odrobiny wyobraźni i cięcia we właściwych miejscach. No świetnie. Czasami jest takie zadanie, że pokazują nam siatkę i mówią, no dobrze, a jak tą siatkę teraz trzeba skleić, żeby powstało pudełko, no bo myśmy do tej pory rozcinali, a czasami trzeba na odwrót. Masz siatkę i powiedz, jak będziesz ją sklejał, żeby powstało pudełko. No to w takim wypadku, o, weźmy sobie jedną z tych naszych siatek, trzeba dorysować tak zwane języczki, czyli te miejsca, gdzie będziemy smarowali klejem. Tutaj je narysowałem na zielono. W których miejscach rysujemy te języczki? No, trzeba sobie wyobrazić proces odwrotny. Przed chwilą cieliśmy, a teraz musisz sobie wyobrazić, jak będziesz sklejać. Którą krawędź do której będziesz przytykać? I o, widzimy, że o, ta krawędź z tą, więc już języczek gotowy. Ta krawędź z tą będzie się stykać, więc jest języczek gotowy. Dalej, ta krawędź będzie się sklejać z tą. Jest dla nich języczek. Ta krawędź z tą. Też już języczek narysowałem. Dalej, ta krawędź z tą. Więc języczek gotów. Ta krawędź z tą. Języczek też. I na końcu ta krawędź z tą krawędzią. Więc języczek gotów. Oczywiście często jest tak, że mamy do wyboru, gdzie rysujemy języczek, czy na przykład na tej krawędzi, a równie dobrze mogłem zamiast tego u dołu narysować na tej. Dwa języczki nie są potrzebne na obu krawędziach, które sklejamy, na jednej. Więc jak masz dwie, jak masz parę krawędzi, na przykład tą i tą, które chcesz skleić, to tylko na jednej z nich rysujesz języczek, na której wolisz. Ja narysowałem na przykład tutaj na dolnej, równie dobrze można było narysować tu. No ale dwóch języczków się nie rysuje, bo tutaj by się po pierwsze człowiek upaćkał klejem, a po drugie nie skleiłoby się to dobrze. Zawsze po jednym języczku na parę krawędzi. Tak to jest z prostopadłościanami i mógłbym na tym zakończyć, ale jeszcze ci tylko uświadomię, że sześcian to też jest prostopadłościan. Więc jak musisz rysować siatkę sześcianu, postępujesz dokładnie tak samo, czyli wyobrażasz sobie, jak go będziesz ciął. Tutaj zasada jest dokładnie ta sama. To samo będzie z języczkami oczywiście. I tutaj narysowałem ci na przykład dwie przykładowe siatki dla tego samego prostopadłościanu. I na tym, dla tego samego sześcianu. I na tym koniec tej lekcji.